Tutaj chyba znajdowało się kiedyś jakieś przejście. Wór ten najprawdopodobniej służył jako folwark dla pobliskiego zamku Koziniec. Serwot wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travelsi. Jesteśmy dzisiaj przed barokowym, opuszczonym, e, historycznym folwarku. Dworek, który należał do Rudolfa, jest opuszczony już od dłuższego czasu. Niestety nikt się nim nie interesuje, ani miasto, ani żaden z lokalnych historyków. Chcielibyśmy Was zaprosić do krótkiego odcinka i pokazać Wam, jak wygląda dawny folwark. No i okej, okay, jesteśmy przed e, dworkiem na terenie dawnego folwarku w miejscowości Jelenia Góra. E, dworek od jakiegoś czasu już opuszczony. Ogólnie budynek należał do spółdzielni rolniczej. Później mieszkali tutaj normalnie e, mieszkańcy, e, no również pracownicy tej spółdzielni, z tego co mi się tam udało wyczytać. Budynek jest opuszczony, mieszkając, tego co wiem, tutaj tylko kotki. Jakieś starsze pani się nimi interesuje. Jak widzicie, wszystko zachowało się jeszcze w bardzo dobrym stanie. Mamy liczniki oczywiście już nieczynne. Budynek wygląda jeszcze całkiem dobrze. Jaka piękna była drewniana. Zapalimy sobie lampę. Zobaczcie, zachowały się jeszcze meble. E, tak czy siak, budynek już od paru lat jest dewastowany. E, została skradziona instalacja. Widzę, że też nie w całości, bo jeszcze kontakty tutaj się znajdują. Jakiś złom. Zobaczcie, tutaj zachowała się jeszcze cała tablica. Z dyplomami dla właśnie tej spółdzielni rolniczej, o której wspominaliśmy. Przestraszyłaś mnie. Tu chyba były kaloryfery w zabudowaniu, nie? Nie no, fajnie się to zachowało. Kolejna tablica z dyplomami, którą możecie tutaj zobaczyć. Widzę, że byli odznaczeni. Brązowy medal, srebrny, złoty medal, złote medale. Z tego, co udało mi się wyczytać, znajdowało się tutaj w tych stodołach, które widzieliście przed. Ponad 100, 112 krów. Także całkiem sporo tutaj tego było. Obiekt jest bardzo ciekawy, bo, tak jak wspomniałem, jest miejscem historycznym, bardzo starym. Sam dworek jest wykonany w stylu barokowym. Datowania oraz więcej informacji zaraz Wam przedstawię na dalszej części filmu. A tutaj pewnie tylko jakieś piwnice, jeszcze pozamykane na kłódki, zobaczcie. Tak jakby ktoś dalej użytkował to wszystko. Właśnie troszkę smutny jest ten fakt, że nikt nie interesuje się praktycznie tym miejscem, jeśli chodzi, tak jak mówiłem o lokalnych historyków czy miasto, z tego co wiem, budynek nie jest wpisany do listy zabytków, a moim zdaniem być powinien. Tutaj chyba znajdował się jakiś piec. Tak widać, że te elementy, przepraszam, ale jestem troszkę przeziębiony, że te elementy tego ururowania. Zostały rozkradzione, chociaż nie w całości. Myślałem, że tutaj chyba znajdowało się kiedyś jakieś przejście, bo nawet widać, że rury idą tędy, później zostało przerobione i zamurowane. Zobaczcie na te wykończenia, zaokrąglenia. To wszystko widać, że to wszystko ma kupę lat. Tutaj ktoś też się starał przebić do tego pomieszczenia, o którym wspomniałem. Zaraz zobaczymy, czy tam jest jakieś przejście. A my idziemy sobie pozwiedzać dalej. Oczywiście zamknę za sobą tutaj drzwi. Tak jak je zostałem, tak je zostawimy. Tu chyba jakaś wnęka komórka. A zobaczymy. Nie, tu jest wejście do piwnicy. Idziemy zwiedzić piwnicy, czy na koniec. Na sam koniec, dobra, to ja to zostawiam. Zaraz sobie tam przejdziemy. Masz tu coś ciekawego? <laughs> Zerkniemy sobie tutaj. Klaudia wynalazła takie pomieszczenie. Zobaczcie, zachowały się jeszcze szafki, biurko. Wygląda mi to na jakiś taki dawny warsztacik. Faktycznie tak to wygląda, jakby było zastawione szafą. Klaudia znalazła przejście. Głośniki. Agroefekt. O, zobaczcie. Głośnice. Tak, to musiał być taki składzik, nie? A tutaj Klaudia znalazła przejście za tą szafą. Zobaczcie, jest przejście do kolejnego pomieszczenia. No, w sumie moglibyśmy spróbować to przesunąć, zawsze można tu przecież. Tutaj z powrotem stawić, nie? Dobra, przerwa techniczna. Jest tam wnęka, tak jak faktycznie kiedyś mogłoby się tam znajdować pomieszczenie, natomiast jest zamurowane, więc nic tam nie znaleźliśmy. O, zamkniemy. Za sobą drzwi. Może przejdziemy teraz sobie na piętro. Schody drewniane, jeszcze w bardzo dobrym stanie. Budynek ogólnie stabilny. Nie widzę, żeby dach się sypał lub cokolwiek z takich innych rzeczy. Tu najprawdopodobniej znajdowało się mieszkanie. Zawsze można by było zapukać i sprawdzić, czy na pewno tam nikt nie mieszka, ale nie, no, no, budynek. Wygląda totalnie na opuszczone mieszkania. Z pewnością są pozamykane, chociaż zaraz zerkniemy. Zobaczcie, to wszystko się jeszcze tutaj zachowało. Włączymy sobie lampę. Uwaga, zrobimy sobie test. Tak jak mówiłem, mieszkanie jest zamknięte. Sprawdźcie to. Wszystkie są zamknięte, nie mówi, że już sprawdziła, więc całego dworku e, nie uda nam się zwiedzić. Kurczę, zobaczcie ile tutaj tych odchodów kocich. W ogóle nie wiem skąd one się tutaj wzięły, kuźwa, tyle kotów, nie? Z tego co czytałem, to jakieś chyba 12 sztuk. Dobra, zejdziemy sobie na dół, będziemy zwiedzać dalej. Na łuku rzeki Bóbr znajdował się kiedyś młyn, co potwierdzają dawne wpisy. Okoliczne świadkowie twierdzą, że jeszcze kilkanaście lat temu w tym miejscu można było odnaleźć fragmenty kół kamiennych do mielenia zboża. Wór ten najprawdopodobniej służył jako folwark dla pobliskiego zamku Koziniec, który został wyburzony w latach 1428. Ten folwark później został rozbudowany. Pewnością warto wspomnieć, iż w 1479 roku Nikel von Rudigersdorf sprzedał folwark miastu Jele góra, gdzie obecnie się znajdujemy. Następująco miasto odsprzedało w 1513 roku Krzysztofowi von Zedlitz, zwanemu panu na Maciejowej. Jeszcze w wieku XIX dwór nadal nosił przydomek folwarku. Na widocznej tu mapie w późniejszym okresie nosi miano Rudolf Schoff. Niestety nie znalazłem wpisów o właściciel. Jesteśmy już na dole. Idziemy zwiedzić piwnicę. Budynek, tak jak mówiłem, sięga bardzo dalekiej historii. Jest w ogóle usytuowany w bardzo dobrym punkcie strategicznym, bo jest między, e, między rzeką, e, między potokiem, między górami i znajdował się tutaj w pobliżu również Stary Zamek. Właścicielem, tak jak wspomniałem, był Rudolf. Osoba raczej e, no nieznana, jeśli chodzi o jakieś tam wpisy w internecie. Niestety nic nie mogłem znaleźć. Aczkolwiek można się domyślić. Nie wiem czy nie ma pająków, nie ma jakiś jakieś tam widzę, ale to póki co zwykłe ee, kątniki <laughs> bez sieciarzy. <laughs> Lubię te stare piwnice, one te kształty, nie? Patrz zobacz jak to jeszcze kamieniem tutaj było wykończone. Ciekawe, czy coś mogłoby znajdować się za... Po co w ogóle takie wnęki robili w piwnicach? Tutaj to już w ogóle jest typowo wymurowana z kamienia. Wyłożona kamieniem, zobaczcie. Ale klimat. Czego szukasz? Dodatkowej? Śmietnisko troszkę. Widać, że tutaj... Później wszystko z podwórka zapewne było tutaj wyrzucane przez okienko. Dobra, obeszliśmy całą piwnicę. Wychodzimy idziemy zwiedzać resztę w folwarku, bo tutaj mamy również inne budynki. Chociaż ten dworak jest najpiękniejszy, tak jak mówiłem, styl barokowy, piękne wykończenia. Zegar, znajdujący się w środkowej części. No, to jest naprawdę coś konkretnego. Zaraz wyjdziemy, zobaczycie pewnie resztę budynku. Zasłonimy tą piwnicę za sobą i widzimy się na zewnątrz. Czasem sięga do średniowiecza barokowy, historyczny dwór. Zero wpisów na temat dawnego właściciela. Z pewnością możemy powiedzieć, że do biednych osób nie należał. Spójrzmy tylko na styl, na zdobienia, na wielkość obiektu. Skąd brak zainteresowania historyków oraz władz miasta? Nie mam pojęcia, budynek powinien zostać wpisany do listy zabytków, aczkolwiek tak się nie stało. Możecie zauważyć jeszcze e, wstawione plastikowe okna. To w sumie takie w miarę świeże. Wygląda to naprawdę dobrze. Nie wiem czy mieszkańcy wyprowadzili się stąd ze względu na to na zamknięcie tej spółdzielni rolniczej. Naprawdę nie mam pojęcia. Tak jak mówię, ciężko znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Znalazłem gdzieś tam po prostu wpisy na forum do budówka, do naszego dworku e, barokowego. Jest już w ruinie, jak widać, niestety. Wszystko się sypie, natomiast budynek sam w sobie zachował się jeszcze, jak widzieliście, bardzo dobrze. Chcieliśmy sobie tutaj zwiedzić jeszcze teren całego folwarku. Znajdujemy się właśnie gdzieś tutaj, na tym łuku e, rzeki Bubr. Nie mam pojęcia, gdzie mógł znajdować się młyn. Może gdzieś tam w dole, może na tamtym łuku. Nie chciałbym iść go teraz szukać w tym śniegu, bo jak widzicie zima u nas jest pełną parą, a nie chciałbym wpaść do wody, gdzie jeszcze 60 km czeka mnie powrotu do domu. Tu chyba przechowywali właśnie te krowy, nie? Z tego co wiem, to z drugiej strony jest wejście. Ale patrz, nawet tutaj przez okno. Można śmiało wejść i zobaczyć, jak wygląda to od wewnątrz. Wchodzisz? Ja wejdę. Na chwilę Was odstawiłem. Z pewnością, może i nic ciekawego, ale warto zobaczyć. Wchodzisz? typowa stodoła obora typowa obora, dokładnie <laughs> idziemy, zerkniemy jak wygląda to od wewnątrz skoro już jesteśmy to możemy zobaczyć wszystko tutaj chyba jest wyjście na kolejne piętro tak, zostawimy sobie je na zaraz myślałem, że będzie tutaj cuchnąć <laughs> że tak powiem, no bo wiadomo, że Kurczę, jakie to jest olbrzymie, <laughs> że nie było to jakieś przyjemne miejsce, gdyż po prostu hodowali tutaj, przechowywali krowy, o których wspomniałem. Znajdowało ich się tutaj blisko około 120 sztuk. Nie chcę Was skłamać, tam na te 5 czy 7 sztuk dach jak widać, Niestety już jest w skiepskim stanie, także budynek niedługo ulegnie <coughs> pewnie zniszczeniu. Dostaje się już tutaj wilgoć, to wszystko staje się miękkie, to drewno. I wszystko ulegnie po prostu rozsypowi, tak jak wszystko, w sumie jedyna sprawiedliwość na tym świecie. <coughs> że jeszcze nie można sobie kupić zdrowia. Zobaczcie, tu miałem drzwi uchylone, a ja wchodziłem przez okno. Nie ma tutaj nic e, ciekawego poza po prostu wielkością obiektu, więc zrobimy Klaudię Wciula i wyjdę sobie tędy i wystraszę ją z drugiej strony. O kurczę. Krzyknąłem, Klaudia wyskoczyła z okna, powiedziała, że jestem głupi i nienormalny. Nie, u góry nie byłem. To, to jest takie wielkie, że to skręca tam, to jest jeden obiekt, nie? Nie, a ty? W połowie, się wyskoczyłam i zeszłam na A jest tam coś ciekawego? Nie wiem, bo byłam w połowie. No to wracamy. się się To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy, że z nami jesteście. Pamiętajcie o pozostawieniu jakieś łapki, subka i do zobaczenia. Serwus, Dark Travels.